zapytać o podstawę prawną. Ale podstawę prawną czego pan chce zapytać? No, pan nas straszy tutaj wnioskiem do sądu. Pan, proszę pana, nie straszy, proszę pana, ja tylko i wyłącznie informuję. Informuję, dobrze. Jaka miała być podstawa prawna tego? Proszę pana, podstawa prawna, ale czego pan chce zapytać? Czy legitymowania, czy tutaj nasze interwencje? Tak, po pierwsze legitymowanie. Proszę pana, to podstawą prawną legitymowanie jest artykuł 15 ustawy o policji. Tak? I teraz proszę pana, który? Jeżeli pan widzi... Odwołuje się do artykułu 14. Tak jest, proszę pana. Artykuł 14 odwołuje się tutaj m.in. do, proszę pana, wykrywania sprawców wykroczeń, sprawców przestępstw, ustalania osób. Tak, w związku z tym chciałem się zapytać, o jakie wykroczenie nas pan podejrza. Proszę pana, nie będziemy wchodzić tutaj w dyskusję. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Proszę państwa, przygotować dokument tożsamości. Podałem panu podstawę prawną. Proszę, no, artykuł 15, a z artykułu 14? Który punkt? Proszę pana, a czy tutaj w tym momencie jest istotne, czy policjant będzie znał punkt, proszę pana, ja mam prawo wiedzieć. Coś panu powiem, jeżeli tutaj pan, ja teraz państwa wzywam do wydania dokumentów, jeżeli państwo dokumenty państwo posiadacie, to proszę o przedstawienie tych dokumentów. Jeżeli państwo tych dokumentów nie posiadacie, będziecie wylegitymowani na podstawie wypowiedzi ustnej. Czy państwo dokumenty macie przed sobą jakieś tożsamości? Tak, tylko wciąż odwołuję się do artykułu 14. O jakie wykroczenie nas pan podejrzewa? Jeszcze raz tutaj sprecyzuję, z panią wcześniej rozmawiałem. Proszę pana, jeżeli jest to traktowane jako zgromadzenie spontaniczne, proszę pana, zgromadzenie spontaniczne nie może się odbyć na mocy do rozporządzenia. Proszę pana, nie wiem, może to jest spotkanie. Proszę pana, powiedziałem również, że spotkanie też niestety jest zabronione. Do pięciu osób można się spotykać. Proszę pana, jest pan w błędzie. Proszę pana, spotkania ogólnie są zabronione, nie ma mowy o pięciu osobach. Proszę w takim razie przygotować dokument tożsamości. Bardzo pana, proszę. Chodźmy do domu, pomyślimy. Ja chciałem, że pan zapomniał powiedzieć, że mamy prawo zażalenia do prokuratury. Proszę pana, jeszcze czynności nie skończyłem, dobrze? Pan ma jakiś dokument tożsamości, czy nie? A proszę też przygotować, proszę. Czy pan jakiś dokument tożsamości ma, czy nie? Pan nie zna. Jeśli policjantowi znana jest tożsamość obywatela, nie musi go legitymować. Ale proszę pana, ja pana nie znam. Jak pan nie...